No siema, drodzy widzowie, jak tam u was? Ja jestem oczywiście Michał Duński, a to jest kolejny odcinek z gry Pars. No i cóż. Oto więc tym razem jako żołnierz Delta Force będziemy rozgrywać misję. Konkretnie dwa z podznaku Szczurzych Dziur, czyli tunele. Zamiany szczury. Mówiąc szczury, ma się na myśli oczywiście te. No tych właśnie przeciwników. Jak widzicie też w międzyczasie pozwoliłem sobie popowtarzać tym razem już o wiele częściej no misję, dzięki czemu mam odpowiednio dużo mamony, by móc sobie dokupić na przykład tę broń. Która na pewno nam się przyda. Podobnie jak ten Scar. No i wisienka też w sumie na torcie, czyli WSS. Ale zajmijmy się przede wszystkim tym. No dobra. Wyposażeni jesteśmy odpowiednio. Mamy Glocka. Zamiast P226. I w dwóch ostatnich misjach będziemy mieli do czynienia oczywiście z... czym? No. Z Desert Eaglem i ciężki karabin maszynowym? No. To lecimy. Dziury szczura. Szczurze dziury. Tunel 22-60. Cel destrukcja. Lecimy. No jak też zapewne zauważyliście, co do cholery jasnej. Tym razem dane mi jest wreszcie nagrywać ten film wcześniej niż o 20. Tak więc wygranko, jakże tak powiem. I będzie mi dane wcześniej przestać ten film. Zakończyć jego nagrywanie, nie być wcale po tak okresie czasu. Ale to i tak nie ma żadnego znaczenia, bo i tak raczej relacje z tej gry są krótkie, biorąc pod uwagę do serii misji właśnie. Tylko mamy tutaj do rozegrania. Coś mi tu nie gra. Tutaj już mi wybrało, ale... Czy Delta Force jakoś wybrać nie chce? Dziwne. Coś wysadzi? Niestety nie. Aha. No, tym razem mamy do czynienia z czymś bardziej liniowym i do przechodzenia, jeżeli miało to miejsce wcześniej. Thank you.
Ale tak też czuję, że ten materiał trochę późno, trochę nam zanie, jakby nie patrzeć. Wow. Dobra, czyli jako samotny Delta Force przemierzamy tunele i... Tym razem w formie bardziej liniowej strzanki do przechodzenia, aniżeli takiego stronnicowego wymieniania się ogniami za swoich osłon po różnych stronach, po dwóch różnych stronach mapy. Strzelamy się strzelnikami, zamiast po dwóch różnych stronach mapy strzelać się strzelnikami, tym razem mamy no, lokację do faktycznego przechodzenia, cholera jasna, to mi się podoba. Kurde, akurat wyrównawcze strzały i nie trafiłem, serio? Proszę bardzo. Nie! How to survive. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Then build your shelter. Ale tego akurat to... Dobra, zapomniałem wyłączyć internet. Znowu, drugi odcinek z rzędu. No sorry, ale tak to już jest. Tak to już bywa. No. I dobra, teraz... Druga część tego poziomu do przechodzenia... No, fajnie, że w końcu dostaliśmy jakiś liniowy poziom do przechodzenia, a nie tylko cały czas to samo. No, wymienianie się jedna strona na drugą, a nie tylko bitwy dwóch stron, po dwóch przeciwników max, gdzie towarzyszą tylko jeden kompan i tak dalej, wiecie o co chodzi. No fajnie, zamiast kolejny bardziej coś nowego do przechodzenia, aniżeli taką po prostu strzelankę za osą z dwóch różnych krańców mapy. No i teraz część druga tego. Uwaga, lecimy! I to był dobry pomysł, aby sobie przykucnąć, serio. Tylko, przecież to jest drugi raz to samo.
A przynajmniej na to wygląda początkowo. Bo tutaj widzę, że jednak różnice są. Żegnam. Pistolet dla bardziej taktycznego. Proszę bardzo, ja ci rekordowy strzał oddaję. Here we go! Dobra, to były przed państwem dwa całkiem podobne do siebie poziomy. Całkiem podobne do siebie poziomy. Pod postacią tunelu szczurów. Trzeba przyznać, że no poczuję się zaskoczony, że wreszcie jakaś bardziej liniowa misja się trafiła do przechodzenia normalnie. I szkoda, że to są tylko te dwa, że nie było tego więcej. Czyli pomijając oczywiście poziom treningowy. No ale tak, ważne jest póki co, że to był w tym momencie odcinek 7 z tej gry, a jak będzie wyglądał 8? A jak będzie wyglądać 8? Tego się dowiecie już za kolejne 2 dni. Zaś w dzień. Po tamtym uploadzie. Że na kanał zawitał kolejny materiał, tym razem z okazji Halloween tamtego dnia. A co to będzie konkretnie za gra, jaka będzie miała wtedy na moim kanale premierę? O tym przekonacie się w swoim własnym czasie, a ja tymczasem jeszcze nie kończę tego odcinka, bo chciałbym sprawdzić pewną rzecz. Mianowicie.
co się stanie, kiedy... Jeśli zmienię broń, no bo już kupiłem tego WSS-a, czyli inną snajperkę. Jeżeli zrobię coś takiego, że tego WSS-a sobie odblokowałem, ale bez tego Dragunowa. Insect Repeller. No, o wiele bardziej pasująca kontekstowo. Co jest do cholery jasnej? No to właśnie mamy na swoim własnym wyposażeniu, ale... No rozumiem, że... Niezależnie od faktycznie wybranej snajperki, tak naprawdę mamy cały czas tego Dragunowa wybranego. Okej. A teraz co się stało? To było dziwne. Ale możemy zawsze to powtórzyć, żeby zobaczyć, jak właściwie powinny były wyglądać te wyniki wszystkie. No teraz to już w ogóle nie chcę mi zaliczyć tego poziomu. O co tu chodzi? A drugi? Gdzie już mamy coś bardziej uzbrojonego typa? Teraz to mi nic nie zaliczyło. No teraz to mi nie zaliczyło. No teraz to mi nie zalicza. Dziwne. Natomiast na koniec teraz z kolei jakbym spróbował na przykład jakąś inną misję, z kolei asfaltową rozegrać z pomocą... WSS wolano bardziej inną niż snajperską, gdzie mamy z góry narzuconą broń. No to tutaj już to działa. No dobra, czyli tak naprawdę są to takie buty. No mamy z góry przypisaną konkretną broń snajperską tak naprawdę do tych misji, niezależnie od tego, czy mamy tego SWT kupionego, czy nie. I od tak, niezależnie od tego, czy mamy... My też... Snajperka nabytą, też konkretno model snajperki nabyty, czy nie? Zawsze jest, kurde, to cholerne SWD. No dobra. Tak więc mini śledztwo zostało w tym momencie przeprowadzone, ale tymczasem udaje się
tym momencie zakupić Auga, to AK-47 sobie zostawimy na potencjalnie kiedy indziej. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Widzimy się już za dwa dni, chciałem powiedzieć tygodnie. No i co? Życzę wam udanego wieczoru, tym razem już faktycznie. Nie pozostałych godzin danego dnia. I mówię dla państwa oczywiście Michał Duński. Ciao. No i tak jak mówię, wyczekujcie też w międzyczasie materiału z okazji 31 października.